serdecznie Was witam na tym 17. Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Jest to 17. festiwal dla powiatu, ale dla mnie wyjątkowy po pierwszy. Jest mi niezmiernie miło gościć tu Państwa. Witajcie w naszym świecie, już zawsze witaminy. Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2023, gdzie dzieci z naszego powiatu prezentowały swoje piękne, artystyczne występy i piosenki dotyczące zdrowia, ponieważ hasło przewodnie tego roku jest Zdrowie dla wszystkich. Każda piosenka miała opowiedzieć, jak ważne jest to zdrowie, jak należy o nie dbać i jak cieszyć się zdrowiem i pełnią życia. Kto Cię zna, ten już wie, że warzywa trzeba widać było i ciekawość, i kreatywność, i pomysł, i ta nuta, melodia, taniec, wszystko. No nie sposób wszystko wymienić tak naprawdę, ale każda piosenka niosła ze sobą jakiś urok, jakiś przekaz i każda by opiewała, jak ważne jest zdrowie i ten świat, w którym żyjemy. Więc dla mnie wszyscy są zwycięzcami. Rower stoi już, nie boję się deszczu burz, ruszam do szkoły, hej. Żeby 100 lat żyć i więcej. Jest to 17. edycja. Mieliśmy niestety 2 lata przerwy związane z pandemią COVID. Na szczęście to już jest za nami. Mogliśmy wznowić tą piękną ideę tego festiwalu, gdzie dzieci mogą tańczyć i śpiewać, pokazując, jak bardzo zdrowie jest cenne. Dla mnie osobiście jest to niezwykła edycja, pomimo że 17, to jednak dla mnie niezwykła, ponieważ pierwsza. Chciałam również z tego miejsca podziękować dyrektorowi Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II za udostępnienie tej pięknej auli, przygotowanie całej scenografii, ponieważ gdyby nie on i jego współpracownicy, ten festiwal na pewno nie miałby takiej pięknej oprawy, jak ma teraz. Zawsze muzyka łagodziła obyczaje i dawała dużo radości, dlatego my też jesteśmy zbudowani tym, w jak piękny sposób, z jaką radością przekazywaliście dzisiaj te treści prozdrowotne. Drugie miejsce, Szkoła Podstawowa Jastrząb. I the winner is Parasolki. Duże brawa dla wszystkich i bardzo proszę o udzielenie wyróżnionych zwycięstw.